Cześć, witam Was w czwartym odcinku, w którym wspólnie z Mikołajem zrobimy podsumowanie tego, o czym mówiliśmy w trzech poprzednich. Pamiętajcie, że playlista jest w górnym prawym rogu, możecie zawsze do tych filmów wrócić, obejrzeć w wolnej chwili, bo tam jest naprawdę dużo mięcha, dużo wiedzy na temat tego, kiedy wybrać najlepszy moment na zakup Bitcoina, z jakich narzędzi korzystać. No a właśnie w tym odcinku, tak jak wspomniałem, zrobimy podsumowanie tych trzech poprzednich. Ja oczywiście z tego miejsca chciałbym Wam przypomnieć, jeżeli jesteście osobami nowymi na moim kanale, pamiętajcie, wszystko co zobaczycie w tym nagraniu, czy ogólnie na moim kanale, to nie są porady inwestycyjne, a my nie jesteśmy doradcami finansowymi, ok? Jeżeli się z tym zgadzacie, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, tak aby nie opuścić kolejnych takich filmów w przyszłości. Zaczynajmy. No to Mikołaj, zaczynamy czwarty odcinek, który de facto będzie podsumowaniem tych trzech poprzednich, czyli 5 mitów na rynku kryptowalut, no i różnych wskaźników on-chain, które pokazywałeś w poprzednich częściach, a które pokazują nam najlepsze momenty na wejście, historyczne momenty na wejście, aby zakupić na tym rynku Bitcoina. W tym odcinku zrobić takie właśnie, jak mówię, podsumowanie. Mieliśmy około 20 minut, 10, może 15 rozmowy przed tym Zoomem na temat tego, co daje takie nagrywanie, takich filmów, jak się edukujemy przy tym. Wspominałem Ci o tym, że robiłem ostatnio film o Binance, gdzie znalazłem dużo fajnych rzeczy na temat tej giełdy, różnych opcji, które tam mamy, o których nie wiedziałem, a tylko dlatego się o nich dowiedziałem, że chciałem dla Was zrobić fajny, profesjonalny film, no a przy tym się edukowałem. Dlatego chciałbym nawiązać do tego, że jeżeli widzicie takie filmy na moim kanale, czy też na innych kanałach, chciałbym, abyście również się sami edukowali. Poszperajcie w tych informacjach, które Wam podajemy. Klikajcie tu, tam, zerknijcie. Po to właśnie, żeby samemu się edukować, bo właśnie przez działanie samemu możemy się najlepiej edukować. Powiedz, Mikołaj, czy mam rację? Tak, tutaj chciałem rzucić takim popularnym mottem osób, takich kryptoentuzjastów, jak to się mówi, don't trust, verify. Nie? Więc tutaj dokładnie. Oczywiście zachęcamy, żeby weryfikować wszystkie dane, które tutaj podajemy. I co? Zapraszamy do odcinka. Po ostatnim Zoomie rozmawialiśmy również z Mikołajem o tym, że tak naprawdę nie za dużo o sobie powiedział w pierwszej części, dlatego chciałbym, abyś w tym odcinku również powiedział więcej słów o sobie, więcej o tym, czym się zajmujesz, jakie masz kontakty w świecie kryptowalut, bo myślę, że to dużo osób przekona do Twojej osoby, do tego, jaką Ty masz wiedzę, jakie Ty masz tutaj na tym rynku możliwości. Tak, właśnie z racji, że Dominik mnie o to poprosił ostatnio, to przygotowałem jakieś takie krótkie podsumowanie swojej osoby, więc parę słów o mnie. Generalnie kończę studia licencjackie na kierunku informatyka i ekonometria. Bronię się za miesiąc. Oprócz tego od 5 miesięcy pracuję w banku inwestycyjnym BTIG jako konsultant, analityk danych. To jest taka całkiem płynna rola. I całkiem niedawno, około miesiąc temu, podjąłem współpracę z funduszem inwestycyjnym Field Elevate Management i dla tego funduszu inwestycyjnego właściwie robię to, o czym mówiłem tutaj na tym kanale, czyli staram się pomagać im identyfikować relatywnie dobre okazje na kupno oraz na wychodzenie z rynku. Aha, Dominik jeszcze trochę wspomniał o jakichś kontaktach, które mam, więc generalnie jeśli chodzi o tą strefę analityki on-chainowej, to jeśli chodzi o osoby, które faktycznie jakoś tak bardziej w tym siedzą, to środowisko jest bardzo wąskie, stąd znam większość jakichś takich bardziej znanych osób z Twittera, które piszą różne rzeczy o analitykach on-chainowych, na przykład Davida Puella, który stworzył w sumie chyba najwięcej metryk, którymi się dużo osób posługuje, wspominając o analityce on-chainowej. Znam głównych analityków z firmy Glassnode. Cóż, właściwie znam na przykład kolesia, który jest autorem stronki Chain Exposed. To jest akurat ta darmowa strona, która również udostępnia różne metryki on-chainowe. To jest taka strona, o której wspominałem wcześniej. I tyle. Czyli jeżeli ktoś miał wątpliwości, że jesteś pierwszą, lepszą osobą z łapanki tutaj jest na tym kanale, to tak nie jest. Naprawdę jest to osoba, można powiedzieć, która jest znana w świecie, w środowisku on-chain, także na pewno możecie dużo informacji pozytywnych i wartościowych sobie z tego, co mówi Mikołaj, dla siebie znaleźć. Tak. Myślę, że to jest prawda. Też całkiem dużo swoich metryk podtworzyłem. Były też stosunkowo popularne na Twitterze, więc wydaje mi się, że tutaj jestem osobą taką w miarę ogarniętą, jeśli chodzi o to, o czym mówię. Okej. Przechodząc do odcinka, w ramach podsumowania chciałbym zwrócić uwagę na taki problem. Nie wiem, czy taki problem również pojawił się w Waszych głowach, ale przynajmniej w moim przypadku, jak zacząłem się uczyć na temat takich różnych długoterminowych metryk, pomyślałem sobie, kurde,
to zajmuje faktycznie bardzo dużo czasu, żeby regularnie monitorować te metryki, no i jakoś starać się spekulować na ich temat, tak? Tych metryk jest serio sporo i kosztuje mnie to dużo czasu. Teraz tak, na przykład mamy taką metrykę jak air huddle ratio, akurat o niej jeszcze nie zdążyłem wspomnieć, więc tutaj krótko ją wyjaśnię. Air huddle ratio to jest stosunek sumy pieniędzy, która została użyta do kupna Bitcoina przez portfele, które są młodsze niż 7 dni, względem sumy pieniędzy, która została użyta do kupna Bitcoina przez portfele, które trzymają Bitcoina przez okres od 1 roku do 2 lat. Więc można powiedzieć, że to jest takie równanie pokazujące młode portfele przez stare portfele, tak w skrócie. I teraz tak, sytuacja, jak ta metryka rośnie, pokażę kursorem tutaj, sytuacja, jak ta metryka rośnie, znaczy to tyle, że jest relatywnie więcej pieniędzy używanych do kupna Bitcoina przez portfele młode, czyli można powiedzieć, że mamy taką fazę FOMO, Fear of Missing Out, czyli jest strasznie duży hype, ci młodzi inwestorzy są strasznie napaleni na kupno i w takiej sytuacji to ryzyko zawalenia się ceny coraz bardziej rośnie, bo po prostu mamy coraz więcej kasy napływającej z tych młodych inwestorów, z tych niepewnych rąk. No i w takiej sytuacji, jak cena zacznie się zawalać, oni również zaczną po prostu wychodzić z rynku i panikować, nie? Więc jak metryka rośnie w górę, pokazuje to większe zagrożenie. Analogicznie jak metryka leci w dół, znaczy to tyle, że jest po prostu coraz to więcej pieniędzy od tych inwestorów długoterminowych, od tych inwestorów, którzy trzymają swoje bitcoiny od roku do 2 lat. I jest to zdrowy sygnał, pokazujący, że zwyczajnie akumulują. I teraz oprócz tej metryki mamy jeszcze masę innych metryk, o których wspominałem w poprzednich odcinkach, czyli mamy na przykład Adjusted Meyer Multiple, PUL Multiple, MVRV, 2-Weekly RSI, Logarithmic Growth Curves, Realized Profits to Value Ratio, NUPL, Top Cap Model. Tych metryk jest po prostu masa. Generalnie dużo z tych metryk jest z różnych źródeł. Nie ma nawet jednego źródła danych, które oferowałoby wszystkie z tych metryk. I tak jak mówię, zauważyłem tutaj bardzo duży problem. Dlatego w ramach swojego takiego prywatnego projektu zacząłem się zajmować agregacją tych wszystkich danych, czyli po prostu zebraniem ich do kupy, żeby dostać jeden odczyt, który by agregował wszystkie te metryki, tak? Ja po prostu chciałem z tych wszystkich metryk zbić to po prostu w jedną jakąś metrykę. Trochę mi to zajęło, ale w końcu zrobiłem coś, co nazwałem Bitcoin Aggregate Risk. Chwilka, przerzucę kamerę. I Bitcoin Aggregate Risk to jest właśnie model agregujący te najlepsze metryki długoterminowe, zarówno on-chainowe i metryki TA, czyli z zakresu analizy technicznej. Na wykresie mamy po prostu cenę Bitcoina w skali logarytmicznej, a kolorem została oznaczona taka, jakby powiedzmy, zmienna syntetyczna, taka trochę sztuczna zmienna o nazwie Risk Score, która tak naprawdę jest agregatem wszystkich metryk, które zaraz pokażę, ale generalnie jest agregatem tych długoterminowych metryk, nie? Więc każdy punkt na tym wykresie to jest punkt agregujący wszystkie metryki, które uznałem za sensowne. Więc to nie jest po prostu wykres ceny Bitcoina z jakimiś głupimi kolorkami, które nic nie znaczą. Nie, generalnie te kolorki mają bardzo duże, fundamentalne odzwierciedlenie we wszystkich metrykach, które po prostu za nimi stoją. Następnie możecie sobie spojrzeć na przybliżenie modelu. To jest dokładnie ten sam model, tylko możemy zobaczyć, jak on się prezentował od stycznia 2020 roku do kwietnia 2022. Chciałbym teraz powiedzieć, jakie faktycznie metryki wchodzą w skład tego modelu. I w skład modelu wchodzi tak: Air Huddle Ratio, o którym opowiedziałem przed chwilą, Adjusted Meyer Multiple, Adjusted PUL Multiple, Adjusted MVRV, Adjusted 2-Weekly RSI, Log Curves Oscillator, Top Cap Oscillator, Adjusted RPV i Adjusted NUPL. I teraz tak, pewnie zainteresowało Was to słowo Adjusted. Przy każdej metryce, która przed swoją nazwą ma słówko Adjusted, to jest metryka skorygowana
ten diminishing range, o którym mówiłem w poprzednich odcinkach, czyli o ten malejący zakres. Pokazywałem Wam to zjawisko malejącego zakresu na przykładzie metryki Meyer Multiple. Jest to bezpośrednio efekt tego, że rynek dojrzewa. Potrzebujemy większej sumy pieniędzy, żeby ruszyć zwyczajnie cenę albo w górę, albo w dół. Z tej racji wraz z czasem zakres ruchów cenowych zarówno w górę, jak i w dół maleje. Taką zależność można zobaczyć nie tylko na metryce Meyer Multiple, ale również na większości innych metryk. Dlatego również skorygowałem je o ten malejący zakres i takie metryki właśnie nazwałem metrykami typu adjusted. Wydaje mi się, że większość osób nie bierze w ogóle pod uwagę tego faktu dojrzewania rynku i faktu malejącego zakresu na różnych metrykach, czy to onchainowych, czy to metrykach z zakresu TA. I moim zdaniem jest to dużym błędem, który w przyszłości znacznie obniży skuteczność wejść różnych osób, które nie biorą pod uwagę tego malejącego zakresu. Mój model bierze to pod uwagę. Jak widzicie, metryki, które wchodzą w jego skład, biorą pod uwagę dojrzewanie rynku, więc cóż, wydaje mi się, że w przyszłości jest duża szansa, że model będzie miał fajną skuteczność. Może jeszcze nadmienię, jakie jest zastosowanie tego modelu. Więc model nie powstał po to, żeby grać na dźwigni, bo raczej śledzi długoterminowe ruchy, więc model powstał raczej po to, żeby wskazać relatywnie dobre momenty na uśrednianie ceny kupna. Więc tutaj realizowanie strategii DCA in i relatywnie dobre momenty na wychodzenie z rynku, ale również uśredniając cenę wyjścia, nie? Więc model nie pretenduje do tego, żeby pokazać Ci idealnie dołek albo górkę, tylko bardziej wskazuje momenty, w których warto jest uśredniać cenę kupna oraz wyjścia zgodnie z Twoją tolerancją ryzyka, tak? Czyli więc dla takich osób między innymi jak ja, osób, które dokupują regularnie w dłuższym okresie, no i starają się uśredniać ceny, nawet jeżeli robią to spekulacyjnie, czyli na krótki okres, to też zawsze robię tak właśnie, jak ty mówisz, żeby uśredniać cenę wyjścia czy też wejścia, no bo zawsze może być tak, że cena poleci jeszcze niżej od momentu, w którym zdecydowaliśmy się na zakup, dlatego warto właśnie mieć zawsze przygotowaną część kapitału na to, aby dokupić na spadkach, a jeżeli przykładowo cena pójdzie do góry, no to się po prostu cieszymy, mniejszą sumą idziemy do góry, ale mamy pewność, że kupiliśmy w jednym z najlepszych momentów. Tak, tak. I teraz, żeby udowodnić w jakiś sposób skuteczność tego modelu, zrobiłem fajną wizualizację. To są momenty, w których ten risk score spada poniżej 1,5, czyli relatywnie nisko. Jak widzicie, były to jedne z najlepszych momentów na akumulację Bitcoina. I ostatnio... Czy ja dobrze widzę, że teraz mamy zieloną kropkę? Akurat nie teraz, bo tak jak mówiłem na poprzednim slajdzie, obecnie risk score wynosi 1,58, ale przez pewien czas mieliśmy faktycznie taki okres. Czyli można powiedzieć, że jest to w pewnym sensie okres akumulacji, dobry okres na akumulowanie bitka. Tak, tak, zdecydowanie. Ja generalnie taką strategię akumulowania poniżej tej noty 1,5 określam mianem strategii takiego konserwatywnego inwestora, bo jednak trochę się trzeba naczekać, żeby doczekać tych takich bardzo fajnych momentów na akumulację. Oczywiście, jeśli wiesz, ktoś jest bardziej agresywny, może się zdecydować na akumulację wcześniejszą, nie? Ale wtedy wiadomo, ryzykuje dużo większe spadki. Więc wszystko zależy od tolerancji ryzyka, ale w przypadku akumulowania poniżej tej noty 1,5, moim zdaniem to jest tożsame z byciem takim inwestorem konserwatywnym, raczej ceniącym bezpieczeństwo, chociaż wiadomo, że ten rynek jest kosmicznie dynamiczny. W każdym razie tak, wydaje mi się, że jesteśmy na poziomach, na których fajnie jest akumulować. Ale patrząc z punktu widzenia Twojej strategii, o której mówiłeś w poprzednich częściach, decydowałbyś się przy zielonych momentach kupić za 100% kapitału, czy jednak byś starał się uśredniać mimo tego? Nie, nie. Że jesteśmy na przykład poniżej 1,5. Ja uśredniam. Ja uśredniam na właśnie zielonych momentach. Cóż, więc tak jak wspominałem w poprzednich odcinkach, że powiem o tym, jak wygląda moja strategia. Tak właśnie wygląda moja strategia. Korzystam ze swojego modelu i w sytuacji, gdy risk score spada poniżej 1,5, ja uśredniam. Więc właśnie w tych zielonych obszarach. I teraz jeszcze chciałem powiedzieć, gdzie jest jakiś dostęp do tego modelu.
Więc cotygodniowo publikuję płatnego newslettera, w którym zamieszczam zwyczajnie update'y tego modelu, więc pokazuję, jak się prezentuje na dzień dzisiejszy. I oprócz tego piszę różne jakieś fajne wskazówki dla inwestorów długoterminowych, żeby zwyczajnie zwiększyć ich skuteczność na rynku. Więc jest to newsletter robiony z myślą o inwestorach długoterminowych. I tak, staram się w tym newsletterze pomagać inwestorom długoterminowym przy użyciu tego mojego modelu. Więc link będzie w opisie. Oczywiście zachęcam. Jeszcze powiem, że w niedalekiej przyszłości planuję wystartować ze stroną internetową, na której będziecie mieli podgląd na żywo do tego modelu i równocześnie będziecie mieli podgląd na żywo do wszystkich metryk, które wchodzą w skład tego modelu, więc będzie to mega fajna opcja. Właściwie pracuję już nad tym projektem, myślę, że dobre 6 miesięcy. Trochę się przedłuża, technicznie nie jest takie łatwe do zrobienia, więc jest to całkiem duże przedsięwzięcie. Więc to tyle. Oczywiście jeszcze raz zachęcam do newslettera. Myślę, że oferuje fajną wartość i cóż, dzięki moim wielkie. zdaniem... Ja jeszcze mam takie pytanie, bo ostatnio po ostatnim Zoomie rozmawialiśmy chwilkę i wspominałeś o tym, że Glassnode, jeden z twórców chyba, tak? Glassnode oferował ci, aby jedna z twoich metryk znalazła się tam, na tych stronach, dobrze mówię? Tak, tak. Checkmate, czyli senior analytics Glassnode'a pisał właśnie do mnie. A o której metryce mowa? Tutaj akurat mowa o metryce sell side risk, to takiej mojej metryce, o której nie wspomniałem. Dlaczego nie zawarłem jej w tym modelu? Generalnie dlatego, bo jest mniej dokładna niż reszta z tych metryk w modelu. Do modelu wrzucam metryki, które charakteryzują się dużym zróżnicowaniem, bardzo dobrą historią wykrywania zarówno górek, jak i dołków. I tyle. I muszę mieć oczywiście fajne, jakieś fundamentalne uzasadnienie. Akurat nie ma tej metryki sell side risk, ale tak, główny analityk firmy Glassnode pisał do mnie, żeby dodać tą moją metrykę do Glassnode. Czyli to musi znaczyć, że chyba wiesz, co robisz, czym się zajmujesz, skoro taka osoba proponowała ci współpracę. Tak myślę, tak jak mówiłem, raczej znam się z większością tych osób w takim środowisku on-chainowym, więc jeśli ktoś ma jakieś pytania odnośnie jakichś metryk, no to myślę, że można do mnie pisać, ja tam mogę powyjaśniać. Jeszcze tak na koniec powiem, całkiem aktywnie śledzę Twittera od, nie wiem, może roku, no myślę, że od roku. I znam tylko jedną osobę, która jakkolwiek podjęła skuteczną próbę agregacji metryk on-chainowych. A tak poza tym, no nie znam nikogo. Szczerze, nie jest to jakaś taka głupia gadka, bo chcę kogoś do czegoś naciągnąć. Wydaje mi się, że jest to najlepszy model, jaki możecie gdziekolwiek dostać. A jeśli znajdziecie coś porównywalnie ciekawego, to możecie do mnie napisać. I tyle. Myślę, że za cenę 5 dolarów, bo tyle kosztuje ten płatny newsletter, w którym publikuję mój model, jest to zwyczajnie bardzo dobry deal, że tak powiem. Więc cóż, zapraszam. Świetnie. Dzięki wielkie. I powiedz, bo na pewno nie przerwiemy tej serii, czym moglibyśmy się zająć w kolejnym odcinku? Więc pomyśleliśmy sobie z Dominikiem, że w następnym odcinku fajnie będzie powiedzieć o wszystkich darmowych źródłach, na których możecie znaleźć jakieś darmowe metryki on-chainowe, czy to metryki z zakresu analizy technicznej, ale takie długoterminowe, nie? Więc zrobimy jeden odcinek, gdzie będziemy tylko mówić o darmowych stronkach. Myślę, że dla osób, które nic nie chcą płacić, wniesie to fajną wartość i wspomoże ich taki proces decyzyjny, jeśli chodzi o długoterminowe inwestowanie. Świetnie, ja jestem na tak. Super. Także widzimy się prawdopodobnie w kolejną środę, w kolejnym nagraniu. Dzięki, Mikołaj. Dzięki. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że było ciekawie, było interesująco. Mikołaj przekazał bardzo dużo fajnych informacji. No i oczywiście zapraszamy na kolejne odcinki tej serii. Trzymajcie się. Hej.